Witam Was dzisiaj. Nadeszła premiera Charizardowego boksa Premium Collection, który już się prezentuje premium, bo czuć tutaj na przykład teksturę skóry smoczej. No się postarali, powiem szczerze. No szkoda, że w moim egzemplarzu jeden booster się kopnął. Spróbuję to otworzyć. Premium New kolekcję. O! Ach, no. No widać, że się też postarali też, bo otwarcie tego jest mega trudne. Ach. I regulacja. No to tak, mamy tutaj promeczki. Tutaj chodzi o Charizarda i Exa. Czyli mamy tak, Charmeliona, mamy Czarka, no, z Obsidian Flames, no i promeczkę Charizarda, takiego alternatywnego full arta. No i tam pewnie pod spodem jest kodzik, którego no, nie pokażę. To jest coś, co finalnie akurat nie było na renderach, ale są to koszulki z Charizardem. No jeszcze bardziej podkreślić to, że grasz Charizardem. Czym jak się sprawdzą. No i oczywiście chyba pierwszy raz w tym secie, to jest pierwszy raz w życiu, mianowicie dostajemy pleksę. Zobaczymy, jak to wygląda w sumie. No też jednak nie udało mi się znaleźć do tego właśnie toploadera właśnie jakiejś karty, której chciałam. No. Dlatego posłuży za przykład ta Lugia Vistar i to w sumie to całkiem dobrze chroni. No i do tego toploadera, bo w sumie to ten toploader jest trochę głównym no, atrakcją turystyczną. Zresztą z tego roku to jest dumna w końcu wypadku, kiedy no ogólnie był. Do tego jest jeszcze właśnie ta podstaweczka i to się tak prezentuje. No, bardzo fajnie, powiem, i chyba nie jest to, no szczerze, no, wydałem na to tak 190 zł, raczej tak ogólnie, jeszcze to nieco taniej. I ogólnie to fajnie wygląda. No, plastik jest tu porządny. Nie ma się do czego przyczepić w sumie. I żeby boska Lugia dała szczęście. No i mamy 6 boosterów. Po 2 z Obsidian Flames. Po 2 z Paldei i po 2 z base setu. Zobaczymy, co się trafi. Biały kot, a już nic. Ech, ważne, żeby było coś grywalnego. Tu mamy no trawiastą z Karacz Bany. Szupet. Spiketto, Hurdur, Youngster, no to grywalne mocno, Fluffy, ale nie taki, fajny, Beasley, Rocket Chess, Reverse, Shaped Reverse i Amrosh, czyli nic. Tu mamy Doomspace, Hoppy, Paleo Whopper, Noibat, Sniper, Pyrora, Luxio i Luxio Reverse, Blue Blue Peter i Abrasnow. Jak to zrobiłam? Nie! Dało mi się otworzyć tak, że się nie otworzyło, kurwa. No tak, biały kodzik tutaj. Rzadki. Skowet jest grywalny, no to jest coś, co by się przydało. Charset, Denchok, Starly, Katie Staraptor. To jest też bardzo grywalny Electric Generator. Snowville, jest Dedenne, Rivers. O, i bardzo grywalna Halucha! To cieszy. No, grywalna i to mocno. Bardziej, że ona już występuje chociażby w Mirajdonie. Stała jest akurat spoko. Czy jest jakieś pocieszenie? Spolnik Tynamu, Skuri, Damurka.
Mors Squarein? Grunschot? Swoją drogą wygląda jak Trump. Pulpitar? Lenczok jest Riversen, Hermant i Kreta. No, widzę, że... No paka, no tak... Z kategorii... No tak średnio. Energia, Wilgul, Pineco, Marmil, Monkey, Floating Flu? Co no to jest? Mumblesfin, Quackslail, Deadrarevers. Slowacz Rewers. Przynajmniej to Pleksunia chyba wypada na lepiej. Yeah. Aby był to jakiś los. Co mamy? Basic Energy. Talu. Newell. Malveil. Tomomeru. Malveil, ale stalowy. Averyn. To jest, co prawda to jest... Reprint, kurde, ale no jest. Stoń. Kwisz. Glom Reversem. Roswell Reversem. I nic. Znaczy, widać, że chyba coś nie chcą czarki dropić, ale halucza. Może być. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.